Witamy w podcaście Studyjnie. Witamy w podcaście Studyjnie. Nazywam się Oskar Kłyszyński, a naszym dzisiejszym gościem jest pan Leszek Ślazyk. Publicysta, przedsiębiorca i politolog. Wybitny ekspert do spraw Chin i rynku chińskiego. Od 1994 roku związany zawodowo z tym państwem. Założyciel i redaktor naczelny portalu chiny24.com, autor książki Chiny oczami Leszka Ślazyka oraz podcastu o tej samej nazwie. Jak samo sobie mówi, jego los sprawił, że nie będąc pracownikiem globalnej korporacji ani dyplomatą, znalazł się w samym środku Chin zwykłych, codziennych i przeciętnych. Dzień dobry, panie Leszku. Dzień dobry. Nie przesadzałbym z tym wybitnym specjalistą. Trudno być specjalistą czy też ekspertem od czegoś tak ogromnego i wielowymiarowego jak Chiny. Ja siebie samego uważam za osobę, która miała okazję Chin doświadczyć po prostu i tym doświadczeniem staram się jakoś tam dzielić w miarę swoich możliwości skromnych. Rozumiem. Raz jeszcze dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia i chciałbym na samym początku naszej rozmowy zacząć od czegoś zupełnie innego. Czyli chciałbym, żebyśmy na samym początku cofnęli się nieco w czasie i wrócili do punktu, gdy Chiny nie były panu jeszcze w ogóle znane, a będąc precyzyjniejszym do czasów przedstudenckich i czasów studenckich, no bo w końcu jesteśmy w podcaście Studyjnie. Czym się pan zajmował przed Chinami i jakie studia były przedmiotem pana pierwszych zainteresowań? Przed Chinami, już w czasach liceum, ja się zajmowałem głównie muzyką. Wpadłem na taki pomysł już pod koniec szkoły podstawowej, żeby objawiać się światu jako człowiek, który wytwarza sporo hałasu. I w liceum tak się złożyło, że spotkałem parę innych osób, które miały podobne zainteresowanie, podobną koncepcję, jeżeli chodzi o siebie i świat. A później po maturze w zasadzie to było główne moje zajęcie. Studia mi w tym czasie, prawdę mówiąc, troszeczkę przeszkadzały. Szukałem w związku z tym czegoś takiego, co nie będzie mnie obciążało czasowo, co da mi przestrzeń do tego, żeby się zajmować graniem. Najpierw padło na pedagogikę, a to dlatego, że to było zaledwie paręnaście godzin w tygodniu. Nie pałałem jakąś rządzą nauczania dzieci obcych i tak zresztą zostało do dzisiaj. Natomiast później, prawdę mówiąc, to nie jest dobry przykład. Ja przerobiłem około 11 kierunków różnych studiów. Między innymi była też produkcja filmowa, ale koniec końców wróciłem gdzieś po latach do tego, co mnie pociągało znacznie wcześniej, czyli do politologii. Przy czym, jak ja zdawałem maturę w 1986 roku i wtedy politologia miała raczej wymiar słaby, bo to w konkretnych realiach politycznych te studia się odbywały i miały bardzo często wymiar taki mocno zideologizowany. Natomiast ja wróciłem już w XXI stuleciu na politologię i trzymam się tego do dzisiaj. Czyli tych kierunków było mnóstwo, ale interesującym jest ten moment i o ten moment pytam, kiedy coś pstryknęło, kiedy coś zaskoczyło i kiedy pan sobie powiedział, dobrze, ale dlaczego by właściwie nie spróbować czegoś nowego? Czyli pytanie takie, myślę, które pan słyszy bardzo często, ale żeby nasi słuchacze wiedzieli, co spowodowało to zainteresowanie Chinami, samymi Chinami. Przypadek to jest, ja podejrzewam, że wiele osób kończąc przygodę z liceum, czy w ogóle ze średnią szkołą, tak naprawdę nie wie, co chciałoby robić. I myślę, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach, to trudne jest tak powiedzieć sobie, dobra, to będę prawnikiem albo inżynierem albo kimś tam jeszcze. No bo pewno trudno w sobie wewnątrz znaleźć takie przekonanie, że tak, będę inżynierem i będę się zajmował, nie wiem, ściekami albo budową mostów. Ja przez długi czas szukałem czegoś, co będzie zgodne z tym, co mnie tak naprawdę interesuje, co mnie pociąga, ale problem polegał na tym,
że ja sam do końca tak naprawdę nie wiedziałem, co w życiu mnie intryguje, co mnie pociąga, co powoduje, że no, przedkładam te konkretne jakieś historie nad inne. I to była reakcja na Chiny, ten mój powrót do politologii, ponieważ Chiny wydarzyły się zupełnie przypadkiem. Ja w ogóle nie myślałem jakoś szczególnie o Chinach jako przestrzeni, w której chciałbym bywać. Z pewnością, tak jak wiele osób, siedząc na geografii, patrząc na mapy świata, myślałem sobie o podróżowaniu, ale zupełnie jakby w sposób abstrakcyjny, czyli nie konkretnie, no, na pewno chciałbym, szczególnie w latach 80., na pewno chciałem zobaczyć Stany Zjednoczone, na pewno chciałbym zobaczyć Europę Zachodnią, Chiny. No raczej może, no, ale jakoś niespecjalnie mnie to nie odczuwałem ciarek na myśl o tym, że mógłbym pojechać do Chin. A w początek lat 90., czyli to polska kapitalistyczna rewolucja, sprawiła, że po prostu firma z Trójmiasta złożyła mi propozycję pracy. I takim właściwie podstawowym warunkiem działania w tej firmie była zgoda, była gotowość na to, żeby podróżować do Chin. To był 94 rok. Ja usłyszałem hasło, że można pojechać do Chin i w zasadzie tyle mi wystarczyło. Nawet niespecjalnie wnikałem w szczegóły takie jak wysokość wynagrodzenia, co potem się okazało niemiłym zaskoczeniem. Natomiast ta możliwość pojechania do Chin była takim bardzo intrygującym wyzwaniem. I po... Ja Chin nie pokochałem, to nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Zupełnie paskudne miejsce na ziemi, naprawdę. A potem się okazało, że są jeszcze gorsze, bo potem miałem okazję pojechać do Indii, do Pakistanu i się przekonałem, że może być jeszcze gorzej niż nam się wydawać by mogło. Natomiast po kilku latach podróżowania takiego wahadła, bo ja spędzałem parę tygodni w Polsce, potem parę miesięcy w Chinach, potem znowu parę tygodni w Polsce, potem znowu parę miesięcy w Chinach i miałem możliwość ciągłego porównywania tego, co się dzieje w Polsce z tym, co się dzieje w Chinach, szczególnie właśnie gdzieś tam od 94 roku. Można było obserwować efekty czy też postępy przemian, bo zarówno w Chinach od 92 roku, jak i w Polsce od powiedzmy 90 roku dokonywały się przemiany, oczywiście te najbardziej widoczne w obszarze ekonomicznym, ale też i w obszarze społecznym. I mnie gdzieś tam w drugiej połowie lat 90 zaczęło tknęło mnie takie przeczucie, że w przypadku Chin i w przypadku Polski mamy do czynienia z bardzo różnymi rzeczywistościami i tutaj pojawiło się pojęcie państwa, organizacji, instytucji i tak dalej, i tak dalej. To mnie zaczęło nurtować i generalnie też to doświadczenie empiryczne sprawiło, że ja też chciałem zyskać, czy też odzyskać tą też podbudowę teoretyczną do tych swoich obserwacji, żeby też nie otwierać dawno otwartych drzwi i nie wydajdywać na nowo prochu. No i tak zostało i się połączyły te dwa wątki i akurat jak mniemam, dało to efekty dość przyzwoite. Na tyle przyzwoite, że no nie nudzę się tym, co robię, czyli nieustannie temat Chin mnie w jakiś tam sposób stymuluje pozytywnie, pobudza do tego, żeby robić nowe rzeczy i żeby... A jest tych rzeczy coraz więcej, także to też jest historia taka, która po dłuższym czasie, to trzeba przyznać, ale po dłuższym czasie to kombo zainteresowań, to kombo doświadczeń i jeszcze innych paru elementów sprawia, że ja po prostu z tego mogę żyć dzisiaj. Więc to jest też bardzo duży plus całego tego układu, ale tak jak przypomnę, ja pojechałem pierwszy raz do Chin w 94 roku. Dzisiaj jest 2021 rok, trochę to potrwało. Po drodze się wiele rzeczy wydarzyło i bardzo dużo rzeczy, po prostu wiele rzeczy musiałem zrobić takich, które, wiele kompromisów też i wiele wyrzeczeń, żeby dopiąć swego i wciąż nie mam pewności, że dopiąłem, tak? ale no, na dzień dzisiejszy wygląda na to, że to połączenie, czyli przekonanie, że to mnie faktycznie interesuje,
doświadczenia i podbudowa teoretyczna spowodowały, że mogę robić to, co robię. I z tego żyć. Czyli mamy już taki generalny zarys tego, co się wydarzyło w 1994 roku, pana podróż do Chin. I ja bym się na chwilkę na tej podróży pierwszej chciał zatrzymać. Powiedział pan już na samym początku tej wypowiedzi, że Chiny były państwem w złym stanie. Lekko mówiąc. No i właśnie, jakby mógł pan opisać ten pierwszy taki obraz przed swoimi oczami, gdy wysiada pan z samolotu, co pan właściwie wtedy widzi? Bo wiemy, że to nie ma nic wspólnego z tym, co się dzisiaj w Chinach dzieje i za chwilkę będziemy o tym rozmawiać. To była bieda powszechna przede wszystkim. Bieda, zacofanie. Ja w pierwszą podróż odbyłem, bo taka była w sumie najłatwiejsza droga, najmniej skomplikowana. Tą pierwszą podróż odbyłem samolotem rosyjskich linii Aeroflot. Najpierw z Berlina, bo nie było połączeń z Polski, z Berlina do Moskwy, potem z Moskwy do Szanghaju. Samolot IU-62M, taka konstrukcja z lat 60. I chyba też ze stewardesami z lat 60. To jeszcze były czasy. Ja podówczas jeszcze paliłem papierosy i to były czasy, kiedy na pokładzie samolotu normalnie można było palić papierosy, tylko trzeba było przejść do tyłu kabiny i tam ci wszyscy, którzy palili papierosy sobie papierosy palili. W lotnisko w Szanghaju to było lotnisko stare, czyli Hongqiao, to jest lotnisko właściwie w centrum miasta. No biedne po prostu, szary budynek, taka prosta bryła betonowa, no, oczywiście szara, żadnych rękawów, żadnych historii świadczących o tym, że jest to międzynarodowy port lotniczy. Do samolotu po prostu podepchnięto drabinkę, po tej drabince trzeba było zejść na płyty lotniska, dotrzeć do budynku i już nie pamiętam, czy to było już podczas pierwszej podróży, czy podczas drugiej. Takim stałym elementem tego podróżowania do Chin było to, że za każdym razem się okazywało, że bagaże są okradzione albo są wyłamane zamki w walizkach, a jeżeli to były walizki takie materiałowe, to te walizki były pocięte. Ktoś gdzieś po drodze chciał się podzielić po prostu rzeczami, które się ze sobą wiozło do Chin. No i to, co pamiętam też z tego pierwszego pobytu, to chłód. Ja zakładałem, że lecąc do Szanghaju w styczniu, no dotrę do miejsca, które jest znacznie cieplejsze niż Trójmiasto i okazało się, że się bardzo mocno pomyliłem, ponieważ no, Szanghaj w styczniu jest miejscem niezwykle zimnym, głównie przez to, że jest duża wilgotność, czyli tam taka temperatura między 2 a 5 stopni na plusie Celsjusza zimą, to jest tak jak w Polsce, minus 5, minus 7. I w sytuacji, kiedy się tam występuje w lekkim sweterku i wiosennej kurteczce, naprawdę, naprawdę przestaje być fajnie. To jeszcze były takie czasy, gdzie w zasadzie nigdzie nie było systemów ogrzewania. Wszystkie budynki, które odwiedzaliśmy, biura, hotel, szczególnie fabryki, to były budynki skonstruowane głównie z betonu, bez żadnej izolacji, bez oczywiście ogrzewania. W związku z tym zimą na przykład wszystkie podłogi były koszmarnie zimne. Jeżeli ja się potem tego nauczyłem, że zimą po prostu się zabiera do Chin buty trekkingowe, tak żeby się izolować od podłogi, ale jeżeli się nie miało takich butów, no to 2-3 dni I katastrofalna grypa, katastrofalne przeziębienie gotowe. I to też pamiętam właśnie ten pierwszy pobyt, że biednie, brudno, niezwykle no, szaro, bardzo szaro. No i zimno. Także nie pokochaliśmy się z Chinami w tamtym czasie. Zupełnie nie. Było to zupełnie inne miejsce niż można byłoby sobie wyobrazić z jakichś filmów krajoznawczych, historii opowiadanych gdzieś tam w książkach. To zupełnie inny obraz, mało przyjemny, mało fajny. Potem też no, miałem okazję oglądać miejsca, w których produkowało się różne rzeczy i to też nie były przyjemne miejsca i przyjemne obrazy. Ludzie, którzy pracowali za 40-50 dolarów miesięcznie, pracując przez 7 dni w tygodniu,
po 14-16 godzin, właśnie w takich warunkach, że zimą zimno, a latem gorąco, którzy wracali do domów raz na rok przy okazji chińskiego Nowego Roku, na tydzień tudzież na dwa, a tak po prostu pracowali i mieszkali w fabrykach, no bo zarabiając te 40-50 dolarów, nie byli specjalnie nawet zdolni do tego, żeby gdzieś pójść do miasta takiego jak Szanghaj. Przecież bardzo często te fabryki znajdowały się w centrum miasta albo w pobliżu centrum, żeby zrobić jakieś zakupy, bo ich zwyczajnie nie było na te zakupy stać. Tak? Oni przyjeżdżali do tych wielkich miast, tych swoich małych miasteczek po to, żeby zarobić rocznie 500-600 dolarów, a w ciągu 10 lat na przykład zebrać taki budżet, który pozwoli im tam gdzieś w odległej prowincji wybudować dom. No i to takie było dość mało budujące życie, mało budujące rzeczywistość. Straszny obraz na samym początku. Bieda, blade ściany, ale jednak zdecydował się pan zostać i obserwować te wielkie zmiany, do których teraz sobie przejdziemy, bo wiemy, że Chiny zmieniły się niesamowicie przez te blisko 30 lat. I stąd moje następne pytanie. Jakie są pana spostrzeżenia odnośnie gwałtownego rozwoju samych Chin, ale i innych państw należących do azjatyckich tygrysów? To była rzecz, która, no, którą gdzieś tam wyczułem intuicyjnie i potem sobie potwierdziłem, chociażby zbierając różnego rodzaju dokumenty, czy też czytając różnego rodzaju opracowania, książki i tak dalej. To, co było bardzo wyczuwalne, jeżeli chodzi o rzeczywistość chińską drugiej połowy lat 90., to z jednej strony oczywiście ta masowa bieda, ale też i ogromna wola pracy, ogromna wola właśnie wyrywania się tych biednych ludzi ze swojej pozycji, z tej nędzy strukturalnej, w której znajdowali się przez pokolenia. To nie było tak, że Chiny zbiedniały w ciągu kilku lat. One były biedne od co najmniej od połowy XIX wieku, doświadczone wojnami opiumowymi, a potem całą serią niefortunnych zdarzeń. Natomiast równolegle w tym samym świecie można było zauważyć, że gdzieś tam za kulisami tego wszystkiego, co widać w telewizji i gdzieś tam w mediach, można było wyczuć, że jest taki zbiorowy umysł, który stara się nad tym chaosem zapanować i który planuje wszystkie działania dotyczące właśnie państwa. Czyli okej, ludzie pracowali za 50-40 dolarów miesięcznie w warunkach trudnych, nieuregulowanych, nie można było mówić w ogóle o rzeczywistym, funkcjonującym prawie pracy czy o jakichś tarczach socjalnych, tego w ogóle nie było. Natomiast w tym samym czasie zaczęły się pojawiać takie historie jak autostrady, coraz lepsze serwisy publiczne typu kolej. Zaczęły też rosnąć chińskie miasta, nie tylko te duże takie jak Szanghaj czy Shenzhen, ale również i mniejsze takie jak Suzhou, Hangzhou czy miasto, w którym sporo czasu spędziłem, czyli Shaoxing. No i to taki przykład, incydent, który mnie na samym początku w ogóle bywania w Chinach poruszył niezwykle, no to była historia telefonu komórkowego. Ja jak wyjeżdżałem z Polski, w Polsce funkcjonowały nieliczne telefony komórkowe, które przypominały owe telefony z niegdysiejszego serialu Policjanci z Miami, czyli albo telefon typu cegła, albo telefon typu walizeczka. No i ja jechałem do Chin i tam przed tym wyjazdem zostałem poinformowany w firmie, że dostanę na miejscu, otrzymam telefon komórkowy służbowy. I byłem tym faktem niezwykle zaniepokojony, bo zakładałem, że w Chinach będzie ciepło, a ja jeszcze do tego będę nosił walizkę z telefonem komórkowym. Boże, nie kręciła mnie taka opcja
I na miejscu się okazało, że człowiek, który obsługiwał naszą firmę, Chińczyk, który obsługiwał naszą firmę w Szanghaju, przyniósł ten telefon komórkowy i się okazało, że to jest niewielki aparat taki do schowania do kieszonki, taki aparat z klapką i wysuwaną antenką firmy Sony. No i że w Szanghaju już w tym czasie, a to był 95 rok, funkcjonowała sieć 3G. Gdzie w Polsce głównie funkcjonowała sieć analogiczna, analogowa, a tutaj już funkcjonowała i 2G, i 3G, i to był szok taki poznawczy, no bo otoczenie cały czas było biedne, a tu nagle taki gadżet jak z filmu science fiction, z którego zresztą nie korzystałem, bo mało kto dzwonił do mnie i ja mało do kogo dzwoniłem, ponieważ w tym samym czasie no te koszty rozmów telefonicznych, zwłaszcza w Polsce międzynarodowej, były potwornie wysokie. Ale telefon na wszelki wypadek posiadałem i ten telefon w ogóle był w Polsce bezużyteczny, no bo nie było infrastruktury, w której on mógłby funkcjonować. I takich wydarzeń pojawiało się więcej. Ja 97 rok dokładnie pamiętam. Wtedy w takiej powiatowej miejscowości Shaoxing, niegdysiejszej, jednej z wielu stolic Chin, niegdysiejszej stolicy, ale miasta zupełnie zapuszczonego, takiego zniszczonego przez przemysł chemiczny i metalurgiczny. No i tam dowiedziałem się o istnieniu takiego portalu Alibaba. No i przy okazji tej informacji zaczęliśmy właśnie w biurze zaprzyjaźnionym chińskiego dostawcy sobie tam surfować w internecie w poszukiwaniu tego wszystkiego, co Alibaba ma do zaoferowania i okazało się właśnie w tym biurze, że internet, który funkcjonuje w biurze, jest internetem dostarczanym światłowodem. To był 97 rok. I potem w wielu miejscach w Chinach miałem okazję obserwować, tego nie rozumiałem, że pojawiła się nowa ulica, wylano świeży asfalt, a po tygodniu ten asfalt był ryty młotami pneumatycznymi, bo ktoś tam wpadł na pomysł, że będzie kładł kolejną linię, kolejną wiązkę światłowodów właśnie do rozprowadzania internetu i nie tylko. I takich rzeczy było więcej, coraz więcej. Natomiast w perspektywie 20 paru lat mamy chociażby w Chinach sieć kolei superszybkich, czyli pociągów, które jeżdżą autentycznie, na serio, bez żartów, do 350 km na godzinę i ta sieć w tej chwili liczy sobie 38 tysięcy km. Mamy w Chinach już w tej chwili sieć 5G, która prawdziwą 5G, nie taka. Nie jest to taka sieć jak reklamowana w Polsce, bo w Polsce nie mamy prawdziwego 5G, nieudawana. Nieudawana, tak, delikatnie mówiąc. W tej chwili już z systemu 5G w Chinach korzysta 480 milionów ludzi. No i tych takich drobiazgów technologicznych jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo istotnym elementem, jeżeli chodzi o rozwój Chin, jest fakt, że władze Chin postawiły na naukę i na technologię. To postawienie na naukę w ostatnim podcaście o tym mówię, czyli tym, który się dzisiaj prawdopodobnie o 18 pojawi. Jednym z takich dużych zaskoczeń, moim już nie, bo ja tego byłem świadom już parę lat temu, ale zaskoczeń środowiska, takiego międzynarodowego środowiska akademickiego, jest fakt, że w gronie 20 najlepszych uczelni świata w tym roku pojawiły się trzy chińskie, których nie było w zeszłym roku, one nawet chyba nie były w pierwszej 40. Natomiast jeszcze większym zaskoczeniem jest to, że uczelnie chińskie znajdują się na czele światowych centrów, chociażby ja sobie to sprawdziłem, nanoscience i nanotechnology. I tutaj na 10 najlepszych uczelni świata, 6 to są uczelnie chińskie, 6, gdzie MIT jest na 9 miejscu. I to są rzeczy, które według mnie powinny zwracać baczną bardzo naszą uwagę, szczególnie państwa pokolenia, bo to pokazuje, że to, o czym, jak Chiny są przedstawiane, co zawsze mnie bolało, przedstawiane są w mediach, a jakie są w rzeczywistości, to są dwa różne obrazy. Zresztą dlatego między innymi stworzyłem stronę Chiny24.com, bo chciałem mówić o tym, jak ja te Chiny widzę, tak? Jakich Chin doświadcza empirycznie, a jak one są przedstawiane chociażby w Polsce, czy w ogóle na Zachodzie.
No, ktokolwiek się zajmuje poważniej naukami technicznymi, jest w stanie zrozumieć, że jeżeli dzisiaj sześć uczelni chińskich jest w dziesiątce najlepszych na świecie uczelni w obszarze nanotechnologii, to znaczy, że ten proces dostawania się do czołówki zajął lata. To nie stało się w ten sposób, że Chińczycy komuś ukradli jakieś patenty i dlatego stali się w liczbie sześciu uczelni czołówką światową. To nie zhakowali tych systemów, które budują rankingi, tworzą rankingi tego typu, tylko że jest to efekt pracy, która musiała trwać lata. A co oznacza też, że tam są i finanse, i kadry, i wszystkie inne warunki konieczne do tego, żeby daną dziedzinę nauki rozwijać. A to jest tylko jakiś drobny wyrywek, tak? Chiny w tej chwili bardzo dużo pieniędzy przeznaczają na obszar zupełnie zaniedbany w Polsce, czyli badania podstawowe. Czyli jest teoria, czasem bardzo mglista. I musimy ją wykazać empirycznie, więc musimy poprowadzić badania. Żadna firma prywatna nie wyłoży na to pieniędzy, ponieważ to są pieniądze takie jak porzucone troszeczkę w lesie, walizka z pieniędzmi porzucone w lesie. Może coś z tego wyniknie, ale istnieją duże szanse, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nic z tego nie wyniknie, że po prostu badania przyniosą efekt w postaci odrzucenia założenia, odrzucenia teorii. Chiny nie boją się jako państwo, nie boją się inwestować w tego typu historie. Nie boją się inwestować w pomysły zupełnie, wydawałoby się, oderwane od rozumu. Moim takim ulubionym tematem jest nanolina. Nanolina, czyli lina wyprodukowana w technologii nano, która miałaby służyć temu, żeby sprowadzać ładunki z Ziemi za pomocą normalnej wyciągarki na orbitę okołoziemską. W normalnych warunkach fizycznych nie ma takiej liny, która by nie zerwała się pod własną masą, jeżeli liczyłaby sobie tam 100 kilometrów, tak? Natomiast nanolina, no, właściwie ma masę znikomą, ale moc liny stalowej. W związku z tym za pomocą takiej liny stacja orbitalna mogłaby sobie wciągać w skrzynię z ładunkami, zamiast wykorzystywać drogie i niebezpieczne rakiety. I wydawać by się mogło, że to jest pomysł zupełnie absurdalny, jakoś zupełnie nie mieszczący się w takich ramach racjonalnego myślenia. Ale w Chinach już od lat funkcjonuje chińsko-ukraiński zespół naukowy, liczący chyba ponad 100 osób, który intensywnie, sukcesywnie pracuje nad tym problemem. Być może nigdy go nie rozwiążą, być może okaże się, że to faktycznie jest bzdura, ale przy okazji ten zespół odkryje i rozwiąże, odkryje wiele spraw i rozwiąże prawdopodobnie wiele problemów. A Dodatkowo, takich oczywiście. Tak, a takich zespołów po prostu w samym obszarze nanotechnologii w tej chwili w Chinach są autentycznie tysiące. A mamy jeszcze tyle innych obszarów nauki, które są pielęgnowane w Chinach, które są finansowane, a które dają właśnie efekty w postaci chociażby inteligentnej sieci energetycznej, która jest zdolna do przesyłania prądu o napięciu powyżej 1 miliona voltów. Mamy do czynienia z budowanymi już w tej chwili pociągami magnetycznymi, które mają rozwijać szybkość około 600 km na godzinę. I dwie pierwsze linie zostaną uruchomione już za 4 lata w 2025 roku. No, mamy ogromny przemysł samochodów elektrycznych, mamy wielkie osiągnięcia w energetyce wodorowej, mamy dużo nowych historii związanych chociażby z uzyskiwaniem skrobi z dwutlenku węgla. Ja jestem sam, czasami tak sobie otwieram rano w przeglądarki i czytuję świeże wiadomości gdzieś tam z portali zajmujących się między innymi nauką i inżynierią w Chinach. I mam bardzo często
Tak, że po pół godzinie już w zasadzie już nie jestem w stanie zdecydować, która z tych informacji jest istotna, która jest ważna, którą warto by przekazać. I bardzo często kończy się tak, że nic nie robię po prostu, bo jestem jakby przygnieciony tym, że tak rzeczy wiele się tam wydarza i to nie jest propaganda. Na tym też polega jakby problem po naszej stronie świata, że bardzo często mówi się na temat tego, co się dzieje w Chinach, że to okej, może oni tam coś robią, ale to reżim, albo że to komuniści. Tylko, że to nie ma żadnego znaczenia. To jest tak, ja to staram się zawsze podkreślać, to jest tak, jakbyśmy przyglądali się grze w szachy i oceniali tą grę w szachy poprzez pryzmat tego, czy gracze są wierzący, czy niewierzący, albo czy bijają swoją żonę, czy też nie. To nie ma żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o grę. Tak? Jest szachista lepszy, jest szachista gorszy. A kim oni są, nie ma dla samej gry nie ma w ogóle żadnego znaczenia. I w przypadku Chin dokładnie mamy ten problem, że my mówimy i oceniamy Chiny poprzez pryzmat zupełnie nieadekwatny do tego, co faktycznie się dzieje, czyli do efektywności państwa, czyli do tego, jaki ona, to państwo może mieć za chwilę wpływ na naszą rzeczywistość, a może mieć tym bardziej przemożny, im mniej o tych Chinach wiemy, im mniej jesteśmy świadomi tego, co Chiny mogą, a czego nie mogą. To też jest rzecz, która zwłaszcza chyba w ostatnim roku zaczęła mnie coraz bardziej frustrować, że my tak naprawdę przestaliśmy wiedzieć, co Chiny mogą, a czego nie mogą. My sobie już tylko wyobrażamy. A czym mniej wiemy, tym jakby zupełnie irracjonalnie odpychamy te Chiny od siebie, czyli nie chcemy nawiązywać bliższych relacji, nie chcemy budować żadnych, może nie sojuszy, ale chociażby w obrębie nauki zespołów, które miałyby na celu wspólne prace, no żeby te Chiny chociaż obwąchiwać jakoś, próbować zrozumieć, co się tam dzieje, co się wyrabia. To, że nawet bardzo poważne instytucje, które jakby zawodowo zajmują się obserwacją świata, to mają bardzo nikłe pojęcie na temat tego, co się w Chinach dzieje. No to tutaj mamy bardzo dużo przykładów ostatnio, takich przykładów, które uzyskujemy ze strony amerykańskiej, ze strony Pentagonu, gdzie nagle się okazuje, nagle w cudzysłowie nagle, się okazuje, że Chińczycy dysponują nowymi okrętami, które zmieniają w ogóle stosunek marynarki amerykańskiej do możliwości operacyjnych na Pacyfiku. Albo historia dokładnie z tego tygodnia, gdzie się okazało, że Amerykanie nie wiedzą, jak to się stało, ale Chińczycy wystrzelili w kosmos coś w rodzaju orbitalnego szybowca, który może być nośnikiem ładunków nuklearnych i który może z szybkością hipersoniczną z tej orbity spaść na wyznaczone cele i nie jest to broń o charakterze balistycznym, czyli przewidywalność trajektorii jest żadna, a ponieważ jest to obiekt, który porusza się z szybkością hipersoniczną, w związku z tym też i reaktywność systemów amerykańskich wyklucza w ogóle możliwość zareagowania na tego typu zagrożenie i przedstawiciele Pentagonu mówią w prasie, że oni nie mają pojęcia, jak Chińczycy to zrobili. No i to jest wynik właśnie takiego z jednej strony traktowania wyższościowego Chin, że one to kopiują, tam sobie coś tam kombinują, nie przeskoczą ponad pewne, nie są kreatywni, w związku z tym nie stanowią żadnego zagrożenia, a z drugiej strony właściwie nie mamy pojęcia, co tam się dzieje i to jest według mnie jest niezwykle niebezpieczne, zwłaszcza jeszcze tak dopowiem, zwłaszcza w kontekście automatyzacji i robotyzacji, która stała się dzisiaj, to jest fiksacja władz chińskich, ponieważ społeczeństwo chińskie się starzeje. My sobie zakładamy znowu, że Chińczycy się zestarzeją i w związku z tym przestaną stanowić taką kontrpropozycję na rynku, chociażby w obszarze gospodarki światowej, jak dzisiaj. Natomiast w Chinach prowadzi się
z całą świadomością konsekwencji starzenia się społeczeństwa niezwykle intensyfikuje się działania na rzecz automatyzacji i robotyzacji, przy czym nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o robotyzację taką standardową, mechaniczną przemysłu, co ma miejsce w tej chwili, ale na przykład obszaru usług, czyli za chwileczkę może się okazać, że przez to, co się w Chinach dzieje, mogą stracić sens na przykład studia prawnicze, bo nagle się może okazać, że nie ma sensu. Że prawnik nie będzie potrzebny. Prawnik będzie potrzebny, tylko że człowiek, który przez 5 lat studiuje prawo i który, by odpowiedzieć na jakieś pytania, musi zajrzeć do źródeł, musi je przemyśleć, przeanalizować i dopiero da odpowiedź, po prostu przegrywa z systemem, który daje tą odpowiedź w ciągu 2-3 sekund. I to jest odpowiedź absolutnie zgodna z na tą chwilę obowiązującymi przepisami prawnymi i który to system jest w stanie przeanalizować tysiące dokumentów jednocześnie. I to jest obszar prawa, ale to chociażby to, co się wydarzyło no, 5 dni temu, czyli w porcie w Tianjinie uruchomiono nowy terminal kontenerowy, który jest w pełni obsługiwany przez sztuczną inteligencję, jest zeroemisyjny. Czyli wszystko jest automatyczne i wszystko jest elektryczne i tam nie ma ludzi już w ogóle. A według zapowiedzi strony chińskiej ten terminal jest w stanie obsłużyć, terminal pojedynczy jest w stanie obsłużyć rocznie 2,5 miliona kontenerów 20-stopowych. No to za chwileczkę się okaże, że no chwileczkę powiedzmy będzie trwała 10 lat, ale za chwilę się okaże, że w ogóle nie ma miejsca dla dockerów, dla pracowników, którzy zajmują się planowaniem załadunku statku, rozładunku statku. Za chwilę się okaże, że w ogóle cała duża gałąź takiej portowej logistyki przeszła nie w ręce, no bo nie ma rąk, ale stała się domeną właśnie sztucznej inteligencji i maszyn i urządzeń. I ten proces będzie postępował, co powinno być moim zdaniem przedmiotem bardzo poważnej dyskusji publicznej i też przedmiotem rozważań chociażby dzisiejszych studentów, którzy no, moim zdaniem zupełnie nie są przygotowywani do życia w świecie, który po prostu już w tej chwili powstaje. I to jest mój też jakiś tam osobisty cel, żeby docierać do jak najszerszego grona osób i może nie opowiadać tyle o Chinach, co wyjaśniając, że to, że Chiny są jakie są, spowoduje, że ten nasz świat po prostu zmieni się radykalnie w bardzo krótkim czasie i on się już zmienia, tylko ponieważ się o tym nie rozmawia, nie mówi, no to przychodzimy zupełnie obok takich prostych zjawisk, jak na przykład to, że w polskich supermarketach zanikają właściwie kasjerki, jest coraz więcej kas automatycznych i coraz więcej osób najzwyczajniej w świecie korzysta z tych kas automatycznych, tak? Albo z drugiej strony, że jeśli dzwonimy w ogóle po taksówkę, a nie wybieramy sobie jakiegoś operatora serwisów ride-hailingowych, no to bardzo często już bywa tak, że dzwoniąc do firmy taksówkowej jesteśmy ostrzegani, uprzedzani, że będziemy rozmawiali z robotem i żebyśmy się tego nie bali. I ten robot udziela nam wszystkich informacji przez 24 godziny na dobę i nie musimy czekać, tak jak to miało miejsce jeszcze niedawno, bo pani Lusia, która tam akurat była na centrali po północy, musiała sobie kawkę zaparzyć, jej nie ma w tej chwili, tak, nie odbierze telefonu. I problem polega też na tym, że Chiny jako państwo o konstrukcie specyficznym, jeżeli chodzi o system, no przewidując rozwój wydarzeń, jako państwo się przygotowują do tego, że na przykład trzeba będzie płacić ludziom za to, że są, niekoniecznie za to, że pracują. Te systemy są w Chinach cały czas nieustannie tworzone. Natomiast po naszej stronie, jak mniemam, czeka nas, jeżeli nic się nie wydarzy pozytywnego, to czeka nas czas takiego silnego tąpnięcia, przewrotu, ponieważ firmy prywatne czy korporacje nie będą
zastanawiać się nad losem pracowników, czy ci pracownicy znajdą sobie inną pracę, czy nie, tylko pod presją konkurencji będą wprowadzać rozwiązania automatyczne, które będą optymalizować, jak się to ładnie nazywa, optymalizować ich funkcjonowanie, tak, żeby no, zwyciężyć z konkurencją, będą wprowadzać nowe przodki, nowe rozwiązania informatyczne, nowe rozwiązania automatyczne, będą uruchamiać nowe linie zrobotyzowane bez żadnego sentymentu, jeżeli chodzi o ludzi, którzy stracą pracę i bez refleksji, co dalej, bo to tych akurat firm w ogóle nie obchodzi. Zresztą to nie jest ich zadanie, żeby się zajmować w szeroko rozumianą polityką społeczną czy rynkiem pracy. I to jest też, uważam, duży problem, no bo funkcjonujemy w świecie, Polska jest zupełnie według mnie pod tym względem groteskowa, no bo funkcjonujemy w świecie, gdzie jeżeli chodzi o ludzi młodych, największą popularność zyskuje ultraliberalna opcja, czyli że nie płacimy podatków, jesteśmy wolni i że jak najmniej państwa, a za chwilę się okaże, że po prostu mało państwo oznacza próżnię, no bo wielkie koncerny, które teraz dzięki pandemii w ogóle zyskują ogromną przewagę nad małymi i średnimi przedsiębiorstwami, one będą miały zupełnie w nosie to, co się wydarzy, jeżeli chodzi, nie wiem, o świeżo upieczonych absolwentów uczelni, którzy nie będą chcieli pracować na przykład w magazynie, tak? I będą mogli pracować w tym ewentualnie magazynie do czasu, dopóki ten magazyn nie zostanie w pełni zautomatyzowany, co też w Chinach w tej chwili ma miejsce, gdzie te wielkie centra logistyczne, w sortownie paczek, one są w 100% automatyzowane. Ludzie występują tam tylko jako obsługa maszyn i no, zespoły interwencyjne, które mają za zadanie usuwanie usterek. Czyli tutaj postawmy na chwilkę kropkę na Jasne. Temacie rozwoju technologicznego, bo wiemy, że on oczywiście przez te 30 lat nastąpił i jakby tą część mamy za sobą, ale poruszmy temat problemów, które się pojawiają w Chinach, bo tych problemów też gospodarka chińska troszkę ma. Przede wszystkim chodzi mi o gospodarowanie węglem w dłuższej perspektywie i to również będzie temat rzeka, czyli jak gospodarka oparta na węglu w dłuższej perspektywie będzie wpływała na relacje Chin z innymi państwami i jak dzisiaj te relacje z innymi państwami, również sąsiadami, wyglądają. No cóż, węgiel to jest znowu historia, która nie ma przyszłości, to w Chinach wiadomo, to jest rzecz, która jest swego rodzaju reakcją. Chiny od dłuższego czasu pracują nad odejściem od węgla, ponieważ węgiel prędzej czy później się skończy. Chiny planują, władze Chin planują swoje działania w perspektywie nieco dłuższej niż od wyboru do wyborów. W związku z tym w takim dużym projekcie naukowym, który się nazywa Chiny 2050, no tam problem energetyki jest rozważany wieloaspektowo, pod wieloma kątami jest badany i analizowany. Problem polega na tym, że z jednej strony Chiny wprawdzie są największym producentem i w tej chwili już też producentem urządzeń, ale też producentem energii z odnawialnych źródeł, tylko że te odnawialne źródła energii mają przeciwnika w postaci zmian klimatycznych, co do których Chiny nie mają żadnych wątpliwości, że są. Tu nie ma żadnej dyskusji na temat tego, czy ich nie ma, czy są, bo są. Jednym z ostatnich takich przykrych dość doświadczeń chińskich jest fakt, iż zmiany klimatyczne spowodowały bardzo raptowne osłabienie wiatrów, jeżeli chodzi o w ogóle globalnie, czyli że te stałe wiatry, które występowały przez wieki w pewnych obszarach, one zaczynają słabnąć i zanikać w 2020 roku i w pierwszej połowie 2021 roku
farmy wiatrowe w Chinach wyprodukowały tylko 1/3 energii zakładanej, ponieważ no, okazało się, że w miejscach, które charakteryzowały stałe przepływy powietrza, bywają w ogóle w całe tygodnie flauty, że po prostu wiatr tam nie wieje, gdzie wiał jeszcze do niedawna i wiał zawsze, o czym chociażby donoszą poeci sprzed 1500 lat. Z jednej strony mamy OZE, które jest po prostu najzwyczajniej w świecie kapryśne, być może poza energią słoneczną i na pewno poza energią wodną. Mamy też energetykę jądrową, tylko że energetyka jądrowa wymaga czasu i wymaga wody. Woda jest dużym problemem w Chinach, szczególnie północ Chin to są obszary półpustynne i pustynne. Nawet Pekin znajduje się w obszarze półpustynnym i cierpi na niedostatek wody. A energia atomowa, przynajmniej w tej znanej nam obecnie w formie, to konieczność dużych rezerwuarów wody. Jak jest plan w takim razie, jeżeli mówimy o tym, bo wiadomo, że pustynnienie będzie postępowało, wody zacznie w końcu brakować, węgla również, pokłady wkrótce się skończą i jak Chińczycy widzą tą swoją przyszłość? No po pierwsze energetyka jądrowa, przy czym nie tylko energetyka ta dzisiejsza, znana nam od końca lat 40., ale też już powstał pierwszy eksperymentalny reaktor torowy, gdzie nie korzysta się z uranu, a korzysta się z toru, o wiele tańszego i bardziej dostępnego pierwiastka. I są to elektrownie, które mają inną specyfikę, inną charakterystykę niż znane nam elektrownie uranowe. W związku z tym tam też występuje o wiele mniejsze ryzyko zanieczyszczenia środowiska w awarii. I to jest bardzo istotne, te reaktory nie wymagają tak dużej ilości wody do funkcjonowania, a co więcej, mogą być niezwykle małe. Ten pierwszy reaktor, który wybudowano w prowincji Gansu na pustyni, on ma moc 2 MW, czyli tak naprawdę to jest reaktor, który mógłby na przykład powstawać przy każdej większej wsi. To jest jeden kierunek. Inny kierunek to są działania związane z niegdysiejszymi tokamakami, czyli nie mówimy o rozbijaniu atomów, tylko o łączeniu atomów, o syntezie. Tutaj prace są dalece zaawansowane, przy czym jednym z problemów stojących na drodze do sukcesu jest brak izotopu trzeciego helu H3, który na Ziemi występuje w ilościach znikomych, ale w bardzo dużych ilościach występuje na Księżycu. W związku z czym jeden z kierunków chińskiego programu kosmicznego jest eksploracja gospodarcza, eksploracja górnicza Księżyca. W 2035 roku, zgodnie z założeniami, na Księżycu powstanie załogowa baza kosmiczna, która ma być początkiem po prostu górnictwa księżycowego. I z tego, co rozumiem, do tego czasu też Chińczycy, czyli do 2035 roku, chcą ogarnąć, jeżeli chodzi o technologię praktyczną, właśnie tą technologię bazującą na niegdysiejszych radzieckich tokamakach. I chyba tak się wydarzy. Na dzień dzisiejszy oczywiście to są wszystko melodie przyszłości. To, z czego wiadomo, z czego można wytworzyć energię, to węgiel. W związku z tym buduje się jeszcze kilka nowych elektrowni węglowych, otwiera się kolejne kopalnie, poszukuje się nowych źródeł importu węgla, ale Chiny zapowiedziały słowami Xi Jinpinga, że szczyt emisji dwutlenku węgla w Chinach to będzie rok 2030. I tak będzie. W tym okresie, czyli w tych no już teraz 9 latach, świat nauki chińskiej ma wyznaczony cel i ten świat ma problem rozwiązać i pewno rozwiąże, dostaje na to ogromne środki, ma też ogromne postępy, jeżeli chodzi właśnie o chociażby energetykę jądrową. Tam niemalże co miesiąc pojawia się coś nowego i niezwykle frapującego.
A w 2060, chociaż ostatnio już się mówi, że w 2050 Chiny chcą stać się zeroemisyjne. I ja też staram się to, no, może nie tyle powtarzać, co uświadamiać, że musimy zwrócić uwagę na to, co się dzieje w ostatnich 20 latach w Chinach. Jeżeli ktoś ważny w Chinach mówi, że coś w takim i takim czasie się wydarzy, to znaczy, że to się wydarzy. A być może wydarzy się wcześniej, tylko że no, takie ostrożne projekcje, ostrożne plany mówią, że rzecz wydarzy się na przykład w 2060 roku, chociaż Chinom pewno zależy na tym, żeby wydarzyło się ta zeroemisyjność, żeby wydarzyła się wcześniej, bo z jednej strony to jest oczywiście kwestia środowiska, tu nie ma wątpliwości, a zdrowe środowisko, uratowana przyroda to jest kolejny element wzmacniający mandat władzy Komunistycznej Partii Chin w Chinach, ale z drugiej strony to jest niezależność, bo to, nad czym usilnie Chiny pracują jako całe państwo, zwłaszcza od czasów administracji Donalda Trumpa, to bardzo szeroko rozumiana niezależność, autonomia, autarkia, czyli że państwo chińskie, bez względu na to, co by się na świecie nie wydarzało, ma być samowystarczalne. I to daje efekty chociażby takie, jak zapowiedź, że jeżeli chodzi o żywność, Chiny mają być samowystarczalne pomiędzy rokiem 2030 a 2035, co oznacza, że będą w stanie na przykład tylko we własnym obszarze zapewnić sobie wystarczające ilości zbóż i mięs dla wyżywienia całej populacji, bez konieczności importowania czegokolwiek z zewnątrz, co było jakby normą, jeżeli chodzi o ten wielki kraj z tak ogromną ilością ludzi. Ale tutaj się pojawia chociażby taka historia, jak bardzo zaawansowane prace nad przemysłową produkcją mięsa syntetycznego, przepraszam, z komórek macierzystych, tak? Czyli że mięso, które jest mięsem, tylko że nie pochodzi od zwierząt, a pochodzi z syntetycznej hodowli komórek. I to, że ten projekt jest rozwijany w no, już bardzo zaawansowany, bardzo daleko prace nad tym projektem postąpiły, nakreślmy to tak, postąpiły, jest fakt prowadzenia badań marketingowych wśród ludzi liczących sobie 15-25 lat. Badania marketingowe, gdzie pyta się tych młodych ludzi, co oni na to, że idąc gdzieś tam do KFC czy do Maca, otrzymałyby w burgerze mięso pochodzenia syntetycznego, tak? Czyli z fabryki, mięso z fabryki. No i okazuje się, że to młode pokolenie Chińczyków reaguje pozytywnie, no bo po pierwsze nie mordujemy zwierząt, po drugie hodowla zwierząt to nie jest fajna rzecz dla środowiska, no a po trzecie nie ma żadnych problemów natury etycznej, jakiejkolwiek innej, tak? Czyli że generalnie ci młodzi Chińczycy bardzo, bardzo pozytywnie odnoszą się do takiej opcji, co oznacza, że za 5 czy 6 lat, jeżeli w sprzedaży pojawią się tego typu, jako trzecia, czyli mamy powiedzmy mięso przemysłowe, mięso bio i mięso syntetyczne, że być może w dużych i małych sklepach chińskich spożywczych pojawią się właśnie trzy kategorie, tak? Przy czym ta ostatnia kategoria będzie wypierać najpierw to mięso przemysłowe, a potem pewno i to mięso bio. Takie same historie dotyczą, też temu służy rozwój nauki w Chinach. Te same historie dotyczą chociażby produkcji zbóż, czy chociażby to, o czym już wspomniałem, czyli produkcja skrobi z dwutlenku węgla. Niektóre z tych historii są już tak abstrakcyjne, że my sobie nie do końca zdajemy sprawę, co się może dziać, co się może dokładnie wydarzyć. Natomiast uważam, że trzymanie ręki na pulsie, zwłaszcza w obszarze produkcji żywności w tym nowym formacie, powinno być no, jakimś tam istotnym elementem kooperacji świata zachodniego
z Chinami, no bo to jest też jakby fundamentalny element ludzkiej egzystencji, tak? Warunek. A jeżeli jeszcze te działania miałyby sprzyjać ochronie środowiska, a mogłyby też sprzyjać poszerzeniu dostępności żywności dla ludzi z państw ubogich, no to tutaj na przykład rozwiązujemy też prawdopodobnie chociażby problem migracji i tak dalej, i tak dalej. No jest mnóstwo tych obszarów, o których warto by rozmawiać, którymi warto by się zainteresować, tylko że no nie ma woli, tak? Jest w tej chwili takie przeświadczenie, że Chiny są co do zasady złe. W związku z tym mówimy o nich źle, piszemy o nich źle i się nie interesujemy, co tam się dzieje. Reakcja jest taka, że z tego, co można zaobserwować, że Chiny i Chińczycy po prostu uznali, że skoro nie są mile widziani i się jakby wywołują reakcje negatywne, to się zwracają do środka, ku sobie. No i czują się z tym komfortowo. Jest 1 400 000 000 ludzi, jest z kim pogadać, jest z kim pójść na małe co nieco. W związku z tym naprawdę, naprawdę nie jesteśmy Chinom aż tak bardzo do życia potrzebni, jak było to chociażby 20 lat temu. Czyli to Europa powinna się zdecydowanie bardziej zacząć martwić niż same Chiny, które są prawie już, tak jak pan mówi, samowystarczalne. Ja bym chciał jeszcze zapytać o takie, bo powiedzieliśmy ogólnie o władzy, o ustosunkowaniu się władzy polskiej do Chińczyków, Europie Zachodniej do Chińczyków, ale takiej pojedynczej jednostki. Chodzi mi o to, jeżeli mógłby pan powiedzieć, jakie się pojawiają najgorsze mity i takie najbardziej rażące stereotypy ze strony Polaków o świecie chińskim. Troszkę się zaplątałem, ale mam nadzieję, że zrozumiałem. Trudno mi to. Jasne. Trudno mi tak z głowy to wziąć. Ja myślę, że generalnie patrzymy na Chiny wyższościowo, czyli mamy takie przekonanie, że Chińczycy i Chiny nie są w stanie jako państwo, jako społeczeństwo niczym szczególnym nas zaskoczyć. Dokładnie, że to jest tak jak w latach 90. Ludek biedny, pokorny, gdzie nic nowego się po prostu nie wydarzy. Tylko cały czas nie pamiętamy o tym, że to jest 1 400 000 000 ludzi. Po prostu nie wyobrażamy sobie takich, nie obejmujemy rozumem tych wielkości. I że jeżeli tam tylko 1% jest ludzi zmyślnych i sprytnych, no to mamy liczbę, która może wywrócić porządek, na pewno porządek naszego świata. Przypomnijmy, 18,5% populacji świata obecnie. Chiny same. Czyli prawie 20%. Dokładnie. I teraz my zakładamy cały czas, że to jest to samo państwo, które znamy gdzieś tam z tych mitów stworzonych w połowie lat 90. A tutaj chociażby kwestia samochodów elektrycznych pokazuje, że wiele się zmieniło, chociażby w tym obszarze. Tak? 10 lat temu jeszcze chińskie samochody kojarzyły się z czymś bardzo niebezpiecznym i na pewno niewiele osób w Europie byłoby skłonnych do tego, żeby podjąć ryzyko i już nie mówię o nabyciu, ale o przejechaniu czy użytkowaniu takiego samochodu. Natomiast dzisiaj w Europie występują już cztery marki, na pewno, tego jestem pewien, że cztery marki samochodów elektrycznych z Chin i one bardzo śmiało, oprócz takiej firmy Wuling to jest malutek taki samochodzik, który w Europie kosztuje około 9000 euro elektryczny, takie miejskie auteczko. W Chinach kosztuje, nie chcę teraz skłamać, ale gdzieś około 4000 dolarów chyba. Setki tysięcy się tego sprzedają. Natomiast NIO, XPeng czy BYD to są firmy, które sprzedają po prostu bardzo poważne auta, SUV-y, limuzyny elektryczne, które posiadają własne, zupełnie oryginalne rozwiązania dotyczące zarówno bezpieczeństwa, jak i komfortu jazdy. Bardzo dużo tych rozwiązań nie znajduje zastosowania w Europie, ponieważ nie mamy sieci 5G. Zwłaszcza BYD czy NIO to są samochody, które są tak obudowane różnymi funkcjami
No, coś się nazywa Smart Cockpit Intelligence Car. Też jest taki system komunikacji samochód-świat. No, do tego potrzebne jest po prostu 5G, żeby to funkcjonowało w sposób właściwy. W samochodzie NIO, na przykład, który sprzedawany jest w Norwegii, nie działa jedna funkcja ze względu na RODO. Ta funkcja polega na tym, że przy lewym narożniku w drzwiach od strony kierowcy jest kamera, która sprawia, dzięki której jak wsiadamy do auta, auto rozpoznaje twarz i ustawia fotel, kierownicę oraz wszystkie inne elementy ruchome w kokpicie pod tą osobę, tak? Czyli że z samochodu korzysta na przykład żona i mąż. Jeżeli siadają do tego samochodu, samochód sam się ustawia pod każdą z tych osób, więc nie ma już historii pod tytułem, kto mi znowu coś tam przestawił. To jest w ustawieniach samochodów. W Norwegii to nie działa, ponieważ tam, jeżeli dobrze pamiętam, systemy rozpoznawania twarzy są nielegalne póki co. To jest też jakiś tam skrawek tej rzeczywistości, a my cały czas patrzymy na Chińczyków jako na tych ludzi, którzy gdzieś tam pracują w restauracji, smażą sajgonki no i traktujemy ich zazwyczaj pogardliwie, albo też identyfikujemy Chiny, co jest ogromnym błędem. Chiny identyfikujemy. Może, przepraszam, nie rozdzielamy, tak, że mówimy o Chinach, że Chiny są złe, no bo rządzi nimi Komunistyczna Partia Chin, ale Chińczycy jako tacy są w porządku. Tymczasem w Chinach to nie jest, to znaczy to, tak, taki podział nie istnieje, bo Chiny to Komunistyczna Partia Chin, to ta partia sprawuje władzę i to ona kreuje chińską rzeczywistość, w której żyją Chińczycy. A Chińczycy, którym się zdecydowanie świat poprawił w ostatnich 30 latach, no nie zawdzięczają tej zmiany Stanom Zjednoczonym czy państwom Unii Europejskiej, tylko sobie i też partii, która im te możliwości dała. A mają możliwość spojrzenia na to chociażby, co się dzieje w Indiach albo na to, co się dzieje w Wietnamie, gdzie państwa funkcjonują w swoich własnych systemach. Indie przecież są największym na świecie państwem demokratycznym, a tam nie ma takiego zjawiska, takiej presji w ogóle ze strony władz, na przykład na likwidację biedy. To jest też jedna z fiksacji chińskich, czyli walka z biedą. Skuteczna. Tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że ta walka faktycznie się odbywa i że w Chinach na pewno już w tej chwili nie ma ludzi żyjących w nędzy, co było w 78-80 roku, było normą, bo ponad 80% chińskiego społeczeństwa żyło w nędzy, po prostu w nędzy, tak, za mniej niż dolara dziennie na osobę. Jeżeli chodzi o stereotypy, myślę, że tym najbardziej takim dojmującym i takim, który czyni nam samym bardzo wiele krzywdy, to jest ten taki stosunek wyższościowy, wielkopański, tak? Czyli patrzymy na Chińczyków z góry i zakładamy, że brzydko rzecz określając, że są po prostu od nas głupsi, że są nierozgarnięci i że generalnie nie radzą sobie w życiu. A potem ja to obserwowałem jeszcze przed czasami pandemicznymi. Miałem okazję brać udział w takich, nazwijmy to, imprezach organizowanych przez akademików chińskich, przez też instytucje naukowe chińskie. I miałem okazję brać udział w takich w grupach, których członkami byli ludzie na przykład z uczelni holenderskich, niemieckich, włoskich, fińskich też, bardzo dużo Finów w Chinach działa, bo są tam ku temu warunki. I to byli w większości przypadków ludzie, którzy trafiali do Chin po raz pierwszy. Taka tura, gdzie braliśmy udział w jakichś tam konkursach dotyczących nowych technologii w różnego rodzaju wydarzeniach. I to trwało zazwyczaj 7-8 dni. No i na koniec było takie spotkanie, kolacja podsumowująca wydarzenia i
większość z tych osób, a wszyscy na pewno, którzy byli po raz pierwszy w Chinach, obchodzi z przyzwoitych bardzo miejsc na ziemi. Przyznawali się, że przyjeżdżali do Chin z konkretnym obrazem, jak to państwo wygląda, a po tych 7-8 latach po prostu dochodzili do wniosku, że po powrocie do domu muszą przemyśleć to, co się wydarzyło, po prostu się poważnie zastanowić. Bardzo wielu z nich dochodziło do wniosku, że to, z czym do Chin przyjechali, że te pomysły innowacyjne, które tam sobie wyhodowali u siebie w Holandii, Finlandii czy we Włoszech, w Chinach już nie mają żadnego zastosowania, bo to już w Chinach jest. To nie jest pomysł innowacyjny, tylko to jest rzecz, która jest stosowana w praktyce, z czego oni sobie w ogóle nie zdawali sprawy, bo Chiny znają gdzieś tam tylko z internetu i z telewizora. No i to jest też taka moja myśl i kiedyś też taki był projekt, żeby powodować, żeby jak największa liczba młodych ludzi w ramach różnego rodzaju programów, wymiany, staży i tak dalej, żeby do tych Chin jechało, poznawało Chiny, nie wiem, czy rozumiało po tym, czy nie, ale doznawało ich, żeby była świadoma ta rosnąca grupa ludzi tego, co się tam wyrabia po prostu. I mogła się do tego odnieść w funkcjonowaniu w Polsce, w Europie, a może też jakby zainteresować się tym, żeby zagłębić się bardziej, zanurzyć się w tą chińską rzeczywistość, posiedzieć tam rok, dwa, dziesięć, pokombinować. Wiemy oczywiście, że dzisiaj te możliwości są tak naprawdę nieograniczone, wystarczą chęci, a i programy się w naszym kraju do tego znajdą. No i czas jeszcze przynajmniej 21 do 28 dni na początek na kwarantannę, bo to jest największy problem, jeżeli chodzi o poruszanie się teraz na tej osi Europa-Chiny, że po przyjeździe do Chin po prostu trzeba odbyć bardzo długą i upierdliwą kwarantannę. To jeśli już pan poruszył ten temat w tym momencie, to opowiedzmy sobie, jak obecnie wygląda ta sytuacja z pandemią w Chinach i właściwie dopowiedzmy od razu, co sprawiło, że Chińczycy tak szybko opanowali sytuację w swoim kraju, a my się dalej z tym musimy niestety męczyć. Dwa czynniki. Z jednej strony kultura, po prostu. To nie tylko chińska, ale to też Azja Południowo-Wschodnia, czyli to rozumienie pojęcia, że moja wolność ograniczona jest wolnością osób trzecich, czyli jeżeli ktoś gdzieś zaordynował, że w związku z tym, że jest okres grypowy, a do tego jeszcze jest jakaś pandemia, wszyscy nosimy maseczki, to wszyscy nosimy maseczki i rozumiemy, że ta maseczka nie ma chronić mnie, co jest absurdalne, tylko że ma chronić innych. W związku z tym ja zakładam maseczkę nie dlatego, żeby siebie chronić, tylko żeby chronić innych. I to jest ten czynnik kulturowy, który sprawił, że wszelkie rozporządzenia, wszelkie informacje przekazywane przez władze, polecenia były spełniane. A drugi bardzo specyficzny chiński czynnik, czyli to, że Chińczycy są histerykami i panikarzami. W związku z tym w momencie, kiedy się okazało, że faktycznie można zachorować na COVID i że tam jakaś ciotka ze wsi gdzieś tam odległej o trzy prowincje widziała kogoś, kto zachorował, no to cały klan na WeChacie wpadał w panikę i jak znajomi mi opisywali procedury, które chociażby przy okazji dokonywania zakupów spożywczych prowadzili, ja mówię tutaj o ludziach z Polski, którzy mieszkają w Chinach, no to byłem zdumiony, bo to polegało na tym, że osoba, która wychodziła na zakupy, ubierała się w kompletny taki strój jak do oddziału covidowego, maszerowała, uważając, żeby nie kaszlnąć czy kichnąć, ponieważ od razu wszyscy uciekali natychmiast. Kto tylko usłyszał kaszel albo kichnięcie, uciekał. Taka osoba dokonywała tych zakupów, po czym wracała do domu. Oczywiście na bramie, na osiedlu mierzona temperatura, sprawdzenie dokumentów, czy jest mieszkańcem tego osiedla, czy nie. I tam trzeba było mieć jeszcze takie przepustki ręcznie wypisywane, które pozwalały na ileś tam godzin opuścić osiedla, potem wrócić. Wracała do siebie do domu, na klatce schodowej rozbierała się z tego całego stroju, który zostawał
wrzucony do worka i miał już z klatki schodowej być zabierany do śmieci. Wnosiła do przedpokoju czy do pomieszczenia większego już w mieszkaniu całą tą siatkę z zakupami. Potem te wszystkie zakupy były odkażane płynami do odkażania, więc przede wszystkim były to konserwy i jakieś żywność, którą można było kupić w opakowaniu. Osoba zaś rozbierała się w łazience, natychmiast prała te ubrania, zakładała ubrania, oczywiście prysznic, ubrania nowe i tak dalej. No po prostu jak w przypadku ataku jądrowego, no tak to mniej więcej się odbywało. Ale efekt był taki, że po pierwsze to były doświadczenia, to trwało około miesiąca, taka histeria. Po pierwsze efekt był taki, że ludziom się już naprawdę odechciało funkcjonować w takim reżimie, w związku z tym opcja taka, że wszędzie ktoś będzie mierzył temperaturę, że się będzie miało w telefonie tą aplikację z kodem QR, który mówi, że jest kod zielony, czy jestem ze strefy bezpiecznej, pomarańczowy, podejrzany, czerwony, niebezpieczny i że będę nosił maseczki, mył ręce i każdy mi będzie mierzył temperaturę, to w zasadzie już też było takie komfortowe rozwiązanie, że wszyscy na to przystali. Państwo się też przygotowało, bo nie było zupełnie przygotowane w 2020 roku do epidemii. W związku z tym przebudowano cały ten system, który u nas jest nazywany sanepidem. W każdym mieście dużym powstały nowe laboratoria zdolne do prowadzenia na dużą skalę, w dużym tempie badań laboratoryjnych na różnym poziomie niebezpieczeństwa. Tam podzielono, bo są te kategorie biohazard dla laboratoriów badających próbki organiczne. W zależności od wielkości miasta, tam są chyba cztery te levele, pierwszy, najwyższy. I z tego co pamiętam, chyba w każdym mieście pięciomilionowym musi być minimum jedno laboratorium tego najwyższego stopnia zagrożenia. Potem zaczęto prowadzić między innymi takie działania, pierwsze chyba w Qingdao, czyli że skoro pojawiły się przypadki, nowe zakażenia, to natychmiast przetestowano w ciągu jednego tygodnia tam chyba 11 milionów mieszkańców i to nastąpił taki proces przyzwyczajania się do ludzi, do funkcjonowania w pewnym reżimie, ale też państwo zbudowało całą taką infrastrukturę, która pozwala szybko reagować, w miarę szybko reagować, tak? Ostatnio znajomi, to było święto Smoczych Łodzi, czyli sierpień, wrzesień. Jeżeli dobrze pamiętam, pojawiła się taka sytuacja w Shenzhen, 25 milionów ludzi, gdzie tam kilka wypadków nowych zakażeń zostało odkrytych, w związku z tym miasto zostało objęte natychmiast pełnym lockdownem. I w każdym punkcie miasta otwarto namioty, dosłownie w każdym punkcie miasta otwarto namioty, gdzie można było wykonywać ad hoc z marszu testy. Przetestowano ludzi w ciągu 5 dni, wykluczono tą możliwość rozwoju epidemii na miejscu i życie wróciło do normy. I to w tej chwili generalnie ta nerwowość, którą można obserwować w Chinach, wynika między innymi z tego, że wszyscy są świadomi tego, że wirus sobie nigdzie nie poszedł, że nie umarł, że on jest, że w każdej chwili może zaatakować. Natomiast jakby społeczeństwo całe liczące 1,4 miliarda ludzi nauczyło się funkcjonować tak, żeby unikać i wystrzegać się sytuacji, w których może dojść ponownie do zakażenia, bo to po prostu przynosi niemiłe konsekwencje w postaci właśnie hard lockdownu, czyli że znowu jesteśmy na dobę dwie czy trzy zamknięci w mieszkaniu i jesteśmy skazani na to, że obsługiwać będzie nas jakaś firma kurierska, bo to też jest fenomen chiński, że pandemia spowodowała jeszcze większy rozwój wszystkich usług e-commerce'owych i w ogóle rozwój firm kurierskich. W tej chwili mamy w Chinach ponad 80 milionów kurierów, 80 milionów ludzi, którzy dostarczają błyskawicznie wszelkiego rodzaju towary i produkty. A my w tym samym czasie nie jesteśmy w stanie się pogodzić z historią, znaczy porozumieć między sobą, czy noszenie maseczek ma sens, czy mycie rąk ma sens. Nikt nie mierzy przecież u nas temperatury gdzieś tam, bo zaraz się przecież pojawiły
historię o tym, że mierzenie temperatury termometrem na podczerwień może zniszczyć przysadkę. No i na to też Chińczycy patrzą, tam w dział propagandy naprawdę nie ma nic do roboty ostatnimi czasy, bo wystarczy po prostu pokazać, co się u nas dzieje, chociażby właśnie w takim obszarze, że ktoś na poważnie zaczyna rozprzestrzeniać informacje, że mierzenie temperatury termometrem na podczerwień może zniszczyć przysadkę, tak? No, no to jeżeli nam takie rzeczy niszczą przysadkę, to znaczy, że chyba nie warto się nami przejmować, a na pewno nie warto wikłać się w takie sytuacje, co no, w tej przestrzeni politycznej jest dość popularnym modelem przyszłości, że Chiny chcą zdominować świat i chcą być takim hegemonem jak Stany Zjednoczone. To tak nie działa. Chiny po prostu chcą się zajmować same sobą, bo mają wiele do zrobienia, jeszcze wiele problemów do rozwiązania. Zupełnie też nowych, chociażby jak to pokolenie Generation Z, gdzie, czyli to jest ludzie urodzeni między 1996 a 2010 rokiem, gdzie z jednej strony to jest grupa bardzo agresywnych konsumentów w obszarze e-commerce zwłaszcza, ale to jest też pokolenie, które hołduje w dużej części takiemu nowemu konceptowi życia, który się nazywa lay flat, czyli że mam niewielkie mieszkanie, w tym mieszkaniu najważniejszym sprzętem jest łóżko i funkcjonuje w swoim życiu właściwie z pozycji tego łóżka, czyli taka izolacja, odcięcie się tak naprawdę od świata, praca zdalna, niekoniecznie skłonność do tego, żeby pracować te 14 czy 16 godzin na dobę, niekoniecznie wyrywanie pazurami jakiegoś nowego kawałka rzeczywistości, żeby znacznie poprawić swój byt, bo to, co mam, wystarcza, a więc niekoniecznie potrzebuję w tej aktywności, co niestety, jeżeli chodzi o w ogóle o społeczeństwo, w dłuższej perspektywie no nie jest fajną, znowu powtórzę słowo, perspektywą, ponieważ no, ludzie, którzy się wycofują z aktywności jakiejkolwiek życiowej, no, nie są dobrym prognostykiem, jeżeli chodzi o przyszłość, tak? No bo co się stanie, jak mają dzisiaj lat 20, ale jak będą mieli lat 40, prawdopodobnie staną się jeszcze bardziej bierni i to jest no, duży problem. I to jest problem natury mentalnej przede wszystkim, bo mówi się też w Chinach chociażby w tej chwili o tym, że no, w Chinach panuje po prostu epidemia depresji. To jest też efekt tego życia pomiędzy ogromnym ciśnieniem wywoływanym chociażby przez niezwykle rosnące koszty życia. Tutaj taki przykład, chociażby tablice rejestracyjne w Szanghaju. Żeby zarejestrować samochód w Szanghaju, trzeba wylosować tablicę w loterii, a ta loteria to jest też taka licytacja. Czyli mogę wziąć udział w losowaniu pod warunkiem, że wylicytuję no, wysoko kwotę. I no, w tej chwili tablice rejestracyjne w Szanghaju to jest koszt około 15 tysięcy złotych. Same tablice rejestracyjne, tak? No i teraz jak zarejestrować samochód? A samochód trzeba już mieć. Żeby go zarejestrować trzeba i żeby wziąć udział w licytacji i w loterii trzeba wykazać się dokumentem potwierdzającym własność samochodu. I w takiej licytacji bierze zazwyczaj udział 150 tysięcy osób, a tablic jest 12 tysięcy do wylosowania. No i tak to wygląda. I to nie jest tylko jeden obszar presji mieszkania. W dużym mieście typu Szanghaj nie kupimy mieszkania na bardzo odległych obrzeżach w cenie niższej niż 15 tysięcy złotych za metr. Po prostu nie ma szans. I tego typu kosztów jest po prostu coraz więcej. Tak? To jest tak, że no żeby faktycznie no tak progresywnie żyć w dużym mieście, trzeba po prostu bardzo dużo zarabiać, a to oznacza po prostu bardzo dużo energii i czasu poświęconych pracy zawodowej. Więc niekoniecznie ludzie, którzy
szczególnie jeżeli doznali gdzieś tam, doświadczyli życia studenckiego na przykład w Europie, czy w Hongkongu, czy w Australii, to niekoniecznie muszą mieć ten sam w głowie model funkcjonowania, co ich rodzice czy dziadkowie. I stąd ten trend lay flat, który oczywiście chiński biznes natychmiast wykorzystuje, bo są mieszkania, do tej pory głównie sprzedawano mieszkania o powierzchni powyżej 100 metrów, w tej chwili jest bardzo dużo mieszkań o powierzchni 48-52 metry i to są mieszkania, które są urządzane jak takie kombo, gdzie na tej powierzchni 48-52 metrów znajdziecie Państwo dobrze wyposażony barek, to też jest problem w młodych ludzi, coraz więcej z nich pije alkohole, nie tanie i niekoniecznie chińskie. Będzie tam miejsce na siłownię z takim podstawowym zestawem atlasów, będzie kuchnia, no i będzie owo łóżko, czyli centrum dowodzenia światem. Pojawiły się już w tej chwili firmy AGD, sprzedają wszelkiego rodzaju urządzenia AGD dla singli, czyli mniejsze lodówki, mniejsze pralki, mniejsze urządzenia do przygotowywania potraw, kawy, mniejsze żelazka, specjalnie dla singli, a z tego, co ostatnio czytałem, takich pojedynczych gospodarstw domowych w tej chwili w Chinach jest 90 milionów. Czyli 90 milionów osób żyje solo i większość z nich w ogóle nie zamierza wiązać się z kimkolwiek, czyli im po prostu ta samotność pasuje. No i oczywiście to też jest problem społeczny, bo to oznacza, że w państwie i społeczeństwie, które jakby z natury jest kolektywne, czyli że teoretycznie przynajmniej Chińczycy uwielbiają przebywać wśród innych Chińczyków, lubią po prostu takie życie tłumne i społeczne, nagle się okazuje, że bardzo duża grupa ludzi, coraz większa grupa tych ludzi wybiera życie w samotności. I to jest wybór, to nie jest przypadek, jakiś tam kwestia losowa, tylko to jest świadomy wybór, w którym oni się utwierdzają właśnie poprzez to, że kupują mieszkanie tylko dla siebie, znaczy wynajmują mieszkanie dla siebie i urządzają je tylko dla jednej osoby, nie przewidują tam pojawienia się kogokolwiek innego, partnera, dziecka, cokolwiek. To jest też jeden z takich problemów zaskakujących, bo też niewiele się na ten temat jakby na zachodzie wspomina. Czyli tych problemów jest całe mnóstwo i można by było naprawdę godzinami o nich wszystkich rozmawiać, ale no niestety tak to jest, że zbliżamy się ku końcowi. Zanim jednak ten koniec nastąpi, to takie pytanie, które bardzo często się pojawia w naszych podcastach, stało się taką tradycją, podsumowujące niejako naszą rozmowę, czyli jeżeli mógłby Pan podać swoją propozycję czy pomysł na relaks, odpoczynek po każdym ciężkim dniu, który zajmuje minimum 15 minut. To tak pytanie z innej beczki już. Wyjść z domu i albo się przejść, albo przebiec, albo pojeździć rowerem. Nie ma nic lepszego na chwilę wolną i na uwolnienie głowy przede wszystkim. Myślę, że takie po prostu normalne fizyczne zmęczenie jest najlepszym lekiem na całe zło. Jeżeli tylko można po prostu zdrowie, warunki fizyczne pozwalają na to, żeby taki ruch wykonać, to po prostu trzeba go wykonywać. To tak myślę. Szczególnie dzisiaj, jeżeli mamy do czynienia z tak dużym natłokiem informacji, różnego rodzaju bodźców, to warto po prostu też od czasu do czasu spowodować, że głowa koncentruje się tylko na tym, jak w moim przypadku, żeby dobiec do tego kolejnego drzewa, które jest ciągle tak daleko. Czyli dobrnęliśmy. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Bardzo, bardzo, bardzo mocno dziękuję za tak budującą, twórczą rozmowę. Ja dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że się jeszcze nie raz usłyszymy. Oczywiście zapraszamy na Pana podcast, który na serwisach i Spotify, i YouTube Państwo znajdziecie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.